tym miejscu znajdowały się koszary armii Austro-Węgier. 31 października 1918 roku żołnierze polscy pod dowództwem porucznika Antoniego Stawarza rozpoczęli rozbrajanie żołnierzy austriackich. Porucznik Antoni Stawarz mieszkał powyżej rynku Podgórskiego przy placu Lasoty 3 w willi Marii Wisłockiej. Dzięki działaniom Stawarza i jego współpracownikom konspiracyjnym Kraków został oswobodzony bezkrwawo. Miało to wielkie znaczenie nie tylko militarne, ale przede wszystkim moralne. 28 października 1918 roku w sali Rady Miejskiej Krakowskiego Magistratu przy placu Wszystkich Świętych utworzono Polską Komisję Likwidacyjną. W podjętej uchwale stwierdzono, że ziemie pod zaborem austriackim należą do państwa polskiego. Dwa dni potem w sali Sokoła przy ulicy Wolskiej, obecnie Józefa Piłsudskiego, ukonstytuowali się funkcjonariusze państwa polskiego do czasu ustanowienia rządu w Warszawie. 31 października 1918 roku o godzinie 6:30 porucznik Stawarz opanował koszary przy ulicy Kalwaryjskiej bez żadnego wystrzału. Symbolicznym wydarzeniem było zajęcie siedziby głównej warty garnizonu austriackiego przy wieży ratuszowej na Rynku Głównym. 31 października stołeczno-królewskie miasto Kraków było wolne. Stawarz zmarł 19 października 1955 roku i został pochowany na cmentarzu Rakowickim. W Podgórzu znajduje się ulica jego imienia, a także corocznie odbywa się bieg sztafetowy o szablę kapitana Stawarza, w którym udział biorą najstarsze krakowskie licea. Po raz pierwszy Józef Piłsudski zatrzymał się w Krakowie w sierpniu 1896 roku przy ulicy Pańskiej 5, obecnie Marii Skłodowskiej-Curie. Jego pierwsze mieszkanie mieściło się przy ulicy Podzamcze. Było to w 1901 lub w 1902 roku. Później zamieszkał przy ulicy Topolowej 14, a następnie 18. W latach 1910-1914 mieszkał pod adresem Szlak 31. Z tego miejsca 6 sierpnia 1914 roku wyruszyła pierwsza kompania kadrowa. Piłsudski zostawił po sobie wiele śladów działalności w Krakowie. W 1919 roku dokonał uroczystego otwarcia Akademii Górniczej. Dwa lata potem dokonał uroczystego położenia kamienia węgielnego pod klinikę ginekologiczną Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Kopernika. Pomników oraz tablic pamiątkowych związanych z Józefem Piłsudskim w Krakowie jest kilkanaście. Ale na pewno najbardziej oryginalnym pomnikiem Piłsudskiego jest kopiec jego imienia. Na szczycie Sowieńca 6 sierpnia 1934 roku rozpoczęto budowę kopca pomnika walki narodu o niepodległość. Pracę ukończono 9 lipca 1937 roku. Po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego postanowiono kopiec nazwać jego imieniem. 12 maja 1935 roku zmarł Józef Piłsudski. Obecnie jego ciało jest pochowane na Wawelu w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów, choć pierwotnie jego ciało spoczywało w krypcie świętego Leonarda.
Warszawie, w budynku Kolegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego zasadzono drzewo wolności dla upamiętnienia odzyskania niepodległości.